Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku od Chrupka, a dzisiaj zagramy sobie w Minecraft. Jak widać, oczywiście jestem na tle naszej bazy właściwie. Niedługo będziemy się, myślę, przeprowadzać. O, właśnie, przestał padać deszcz. No i stoimy sobie na drzewie. A to nie bez powodu, dlatego że będziemy szukać drzew, tylko że no oczywiście nie takich, lecz drzew świerkowych, aby móc zbudować bardzo szybko i efektywnie samą farmę prochu, którą wam dzisiaj obiecałem. Oczywiście też możecie prawdopodobnie zobaczyć to po miniaturce, jaka będzie się znajdowała. A teraz myślę, że możemy lecieć, znaleźć jakiś świerkowy biom, więc widzimy się, kiedy po prostu go znajdę. O, proszę bardzo, jest oczywiście nasz biom. Wydaje mi się, że kiedyś świerkowy ten znajdowałem, nie? Tą sadzonkę świerkową, ale już nie pamiętam, kiedy to było i gdzie w ogóle ją odłożyłem. A i właśnie, powracając do tego, że dlaczego mnie tak długo nie było. Po prostu mi się nie chciało. O właśnie, tak. Po prostu mi się nie chciało, też po prostu, znaczy nie po prostu, tylko pojawił się nowy projekt w Minecraft, nie? I też po drugie nie miałem czasu, było dużo nauki, oczywiście sprawdzianów, święta też były, więc mniej więcej dlatego. Teraz nie obiecuję też takiego mocnego powrotu, ale na pewno filmiki będą się, myślę, pojawiać. No po prostu tak jak będzie, tak będzie, ja nic nie obiecuję. Tylko oczywiście zagadałem się i zamiast polecieć po sadzonki, poleciałem po samo drewno. Dobra, mam 8 sadzonek. To mi powinno wystarczyć jak na razie. Zrobimy sobie dwa tuże te drzewa. Tylko w którą stronę była chata? W tą chyba. Z czego wiem. Faktycznie jest, dobra. No to myślę, że możemy gdzieś posadzić wpierw te drzewa tutaj. Tylko wyrównam sobie teren moją bardzo szybką łopatą, którą enchantowałem w poprzednim odcinku. Albo dostałem chyba z tego. Nie, enchantowałem raczej, bo tamta miała coś innego. Jakieś inne enchanty z NCT. No dobra, więc myślę, że będę mógł tutaj postawić w końcu te drzewka. Gdzieś tak obok siebie, tylko bo on mila nie ma, więc szybko po niego polecę. I oczywiście się jeszcze prześpię. Tylko gdzie ja miałem łóżko? O, tutaj, dobra. O, dobra, pięknie wyrosło jeszcze drzewko, a teraz niech będzie drugie. Wydaje mi się, że tak obok siebie to będzie git. Ale oba niestety są w taki sposób liściowe, że mają mało liści, więc dużo sadzonek nie będzie. Od razu powiem, że będę korzystał z takiej farmy od Shulker Crafta, którą się buduje tak właściwie na wodzie. Korzysta się z pałwanów, możecie sobie znaleźć u niego na kanale. Jest bardzo wydajna, uważam, w sensie, no, jeśli macie czas na poławczenie, to powiem tak, że opłaca się bardzo ją postawić, bo jest taka wystarczająca, tak powiem, nie? Że jeśli nie będziecie robić dużo TNT, to po prostu lepszej nie potrzebujecie, nie? Na fajerwerki w pełni wystarcza. No a jest naprawdę fajna i przyjemna w budowie tak właściwie. Tak patrzę, że sadzonki na szczęście się zwróciły, a nawet jeszcze całe drzewo nie zleciało. W sensie liście. Tak patrzę, że na pewno tyle co tutaj mam, to nie wystarczy mi raczej na tą farmę, więc myślę, że teraz będę szedł raczej do kopalni, żeby pokopać jeszcze trochę tego stone bricków. Tylko tak się zastanawiam, czy tam jest na pewno woda. Tak, jest woda. O, i widzę pierwsi przeciwnicy padający ode mnie na jedno uderzenie. Już dawno, kurde, w Minecrafta grałem, powiem. Zapomniałem, jak to jest. Teraz w ogóle mogę sobie latać po tych cave'ach. To jest świetne. I eksplorować w poszukiwaniu diamentów, oczywiście. Ale dobra, nie ma co teraz marnować tak właściwie tych perwerek, więc ja wracam się na górę. I szukamy i kopiemy, tak właściwie kopiemy tutaj kamień, ale nie wiem, ja bym znalazł teraz może nowe miejsce na bazę. Co prawda ona jest jeszcze niedokończona, ale no, albo dobra, nie teraz. Oczywiście link do tej farmy to ja tam podeślę w opisie. Na pewno będę potrzebował dwóch shulkerów, w którym jednym zamieszczę cały blok budulcowy, a w drugim tak właściwie wszystkie bloki, które będą potrzebne do zbudowania farmy. Więc
No, ja się biorę za robotę, a wy sobie obejrzycie małego timelapse'a, jak to wszystko zbieram i uzupełniam. O kurde, mały trydenciarz. Nie ma, jak zwykle. Dobra, słuchajcie, witam was po krótkiej przerwie i wydaje mi się, że już wszystkie surowce uzbierałem. Tutaj chyba wydaje mi się, że wszystko jest, więc ja myślę, że możemy się przenieść na miejsce budowy. Będę to budował na Oceanie, czyli mniej więcej myślę, że gdzieś tutaj, bo tutaj jest całkiem blisko. I też jest tu blisko spawn, więc to też ten. A na Oceanie buduję to z powodu dlatego, żeby render distance nie chwytał mi pobliskich terenów i nie respił innych dodatkowych mobów, które po prostu mi się nie przydadzą podczas budowania farmy. Widzę, że również tutaj znajduje się monument, więc możliwe, że będę robił jakiegoś tego. Możliwe, że też farmę pryzmarynu, chociaż nie wiem, do czego miałaby mi się przydać. No ale wpierw będę musiał teraz znaleźć tutaj jakieś fajne miejsce, tak żeby trochę dalej od tego miejsca z tym, bo potrzebuję mniej więcej 128 kratek swobodnego miejsca i myślę, że możemy zrobić tutaj gdzieś na środku tego ciepłego oceanu, bo chyba 120 kratek pomiędzy tym miejscem a tam jest no po prostu, no na pewno raczej jest. Więc dobra, ja się zaczynam, zabieram zabudowę, więc tutaj zaraz do was wrócę, jak będzie zbudowana jakaś podstawa, oczywiście. O kurde, usłyszałem tridenta. Tridenciarza, oczywiście założę klatę, żeby nie było, że zginę zaraz. Tylko muszę go zlokalizować. O, znajduje się tutaj, widzę. I oby dropnął mi jakiś trydencik. Fajnie by było, naprawdę, naprawdę bym się nie obraził. No, ale jakoś tak do tridentów widzę w tej serii farta nie mam. No niestety, dobra, ja się zabieram za budowę. Dobra, zrobiłem, słuchajcie, prosty tutaj magazyn, na razie taki prowizoryczny, trochę malutki. Docelowo będzie miał 3 tutaj, 3x3 wysokości, oczywiście 3
ten, czyli razem 9 podwójnych skrzyń. No i oczywiście tu będą umierały creepery na zapewne ogniskach, bo już pamiętam, jak budowałem tą farmę, to stawiałem tutaj ogniska, 9 oczywiście, na całej platformie, więc ja się zabieram do dalszego budowania. O kurde, zapomniałem, że mam elytrę. Znaczy, że nie mam elytry, o tak bardziej. No i ten, to ja dalej buduję. No i słuchajcie, ja już tutaj skończyłem mniej więcej budowę takiej jednej z większych części tej budowli, więc tutaj są wyłożone tak jakby półsłaby, tak, znaczy no półbloki, które będą oczywiście blokowały spawn pająków, a za to będą pozwalały na spawnowanie się innych mobów, właśnie oprócz pająków. I jeszcze na dodatek było mi potrzebne tyle trapdoorów po to, aby tutaj wyłożyć jakby całą powierzchnię spawnowania się wszystkich mobów trapdoorami, dzięki czemu będą się respiły tutaj tylko i wyłącznie creepery, tak? Czyli nie będzie tu żadnych zombiaków, ponieważ one potrzebują pewnych dwóch kratek na zrespawnienie się, tak samo jak szkielety, czy chociażby endermany potrzebują nawet trzech, tak? Więc jedynym mobem, który będzie mógł się tu zespić, to oczywiście będzie creeper, więc ja się zabieram oczywiście za budowę i wykładanie potem jeszcze z góry ten, żeby światła nie było, żeby forma oczywiście mogła działać też w nocy, znaczy w dzień mam na myśli. No i oczywiście ona będzie tutaj działała na takiej zasadzie, że będzie będą one jakby chase, w sensie tak jakby to powiedzieć, wyleciało mi słowo z głowy, no jakby ich tak jakby no decoyowały, o tak można to nazwać, no i one będą tu wpadały, creepery sobie bez żadnego problemu i będą oczywiście się tam ginęły i spalały przez ogniska, więc dobra, no to ja się biorę za wykładanie. O, dobra, to chyba wszystko, tak mi się wydaje, jak tak patrzę i biegam. A, i w ogóle to tak fajnie przyspiesza chodzenie. Gdyby tu jeszcze podłożyć lód, to już w ogóle by było szybko. Tak się właśnie robi takie lodostrady takiego typu. I dobra, widzę, że mi tu głodek spadł, to sobie zjem. No i co, myślę, że będę mógł farmę niedługo odpalać, trzeba zebrać stąd wszystkie shulkery oczywiście i na razie farmy myślę, że nie odpalamy, czyli nie tych nie będę na razie zabierał. W międzyczasie deszcz przestał, widzę, padać, tylko trzeba też jeszcze ogarnąć tutaj z tym i chyba ogniska postawić, więc tak to ja się za to zebrałem i jak będzie dosłownie wszystko już skończone, to się widzimy.
No i słuchajcie, farma powinna być już gotowa, myślę. Wystarczy, w sensie, no pozostało mi tak właściwie tylko oświetlić tutaj nawierzchnię całej farmy, aby żaden niepożądany mob się tutaj nie zrespił. Więc ja to szybko zrobię i też pozostało mi oczywiście w środku usunąć te pochodnie, aby oczywiście creepery mogły się tam już respić. Więc ja się za to zabieram, a oczywiście też przypomnę o zostawieniu łapeczki w górę. I pod poprzednim filmem zachęcam właśnie do zobaczenia, jak to wygląda, ponieważ tam polecam się wrócić i jeśli ktoś nie powiedział słowa klucz, to polecam je wyłapać i oczywiście napisać, aby zostać zawartym w książce, bo ja to mniej więcej będę robił co dwa odcinki, w sensie co dwa odcinki będę spisywał to. Oczywiście deszcz musiał zacząć padać, a mi się trochę plącze język, ponieważ już jest około 22, więc po prostu trochę później. No i dobra, chyba wszystko zebrałem i oczywiście bym prawie zapomniał, trzeba otworzyć te wszystkie trapdory, więc jeszcze raz przypominam, trzeba trochę wyżebrać, czyli łapeczkę w górę oczywiście musicie zostawić, tak? Zachęcam was do tego jak najbardziej. I subskrypcję, taki fajny czerwony przycisk. Właśnie ten deszcz jest koloru takiej łapeczki, więc no. Zachęcam was. Dobra, no to myślę, że wszystko jest chyba już tutaj zrobione. Tylko nie wiem, czy to powinno się tak tutaj świecić, no ale chyba tak powinno być. Bo tak przynajmniej jest w poradniku od, jeszcze raz powtórzę, Shulkercrafta, z którego właśnie czerpię ten poradnik. No i co? Pora na jakiś tam testowy ten, więc ja co? Poawczę sobie w moim już wcześniej przygotowanym pomieszczeniu do owczenia za jakieś tam, nie wiem, zobaczymy 5, może 10 minut, no zobaczymy ile to będzie. I zobaczmy, czy mi się uzbiera jakiś proch. Oczywiście tam na dole postawiłem te, jak one się nazywają, no, skrzynki oczywiście, no. Więc tak, więc ja będę awczył, więc się widzimy za jakieś 5 minut, a dla was to pół sekundy. No i dobra, jestem z powrotem. Zajęło mi to jakieś 10 minut, tak sobie trochę poawczyłem i zobaczmy teraz, co my tu mamy. Zachęcam również do w sumie właściwie zostawienia komentarza pod tym odcinkiem i zaproponowania mi tak właściwie, co by robić w następnych odcinkach, nie? Bo to też na pewno jest ciekawe i wybieram oczywiście komentarze z najwyższą liczbą lajków, tak? Oczywiście, dobra, łapaczek w górę. Więc tak, zapełnia się to chyba, z czego wiem pierwsze i zobaczmy, uwaga, chwila prawdy, ile mamy tutaj? 3 staki, dobra, no to jest dużo, jak na 10 minut powiem, że to jest bardzo dużo. I szczerze jakoś zaskoczony nie jestem, bo farmę już budowałem i to chyba nawet kilka razy, tam z 3, może 4, a tak bardziej 3, no to tak powiem, bardzo wydajna, uważam, farma. 3 staki to jest na 10 minut, jest bardzo dużo, więc tak naprawdę godzinkę to już naprawdę będzie całkiem liczba pokaźna owego prochu. Więc cóż, ja proch zgarniam i chyba będę z tymi szalkarami leciał do domku, bo mi tak naprawdę 3 staki na obecną chwilę wystarczą, tylko nie wiem, co by tu, tak zrobimy, będzie najbardziej kompaktowo, dobra. No i ja lecę na chatę, ale na pewno szczerze w następnym odcinku, albo jeszcze się zobaczy, zrobiłbym farmę endu, w sensie farmę endermanów, bo na pewno się przyda, no bo oczywiście pod exp, bo bym sobie zrobił też lepsze itemy i wiadomo też pod naprawę itemów, nie? No ale głównie tak oczywiście pod exp, no bo to jest farma expa. No tak, ale to się zalicza do naprawiania i enchantowania. No dobra, to już jestem na chacie. Słuchajcie, powiem wam, że zastanawiałem się, czy by nie na obecnym etapie nie zakończyć właściwie tego odcinka. Ale stwierdziłem, że jednak jeszcze bym coś tutaj zrobił i uwaga, to będzie właśnie
po prostu upiększenie tej farmy i mam po prostu świetny pomysł na w ogóle zbudowanie czegoś upiększającego oczywiście do tej farmy. I uwaga, będzie to kopuła. Tak, to będzie kopuła, która będzie tak naprawdę taką kopułą tutaj. I to będzie tuba, która będzie zlatywała w dół. Oczywiście wszystko będzie zielone i w środku będzie, o, już słychać creepery, które tam sobie się spalają. No i na wierzchu będzie tutaj trawa, która będzie miała no, jakieś oczywiście ozdoby, jakieś może jakąś może rzeczkę tutaj dodamy, albo jakieś drzewka oczywiście, może jakieś górki mniejsze. No a tak to będzie taka po prostu zielona kopuła, mniej więcej właśnie takiej wielkości, jaka jest tutaj, więc myślę, że zaraz się za to zabieramy, czyli będę potrzebował no całkiem sporo, uważam, piachu. Więc ja idę znaleźć jakąś pustynię i wydaje mi się, że tutaj nawet mógłbym czerpać na razie piach stąd. Tylko musiałbym sobie ogarnąć jakąś lepszą łopatę. Więc ja się zabieram. Idealnie kosztuje 4, więc teraz mam tak właściwie zerowy poziom. Ale za to fajną łopatę, która na pewno przyczyni się do wykopania odpowiedniej ilości piasku na naszą kopułę. Więc ja lecę kopać. A przed tym tak właściwie zrobię sobie jeszcze więcej fajerwerek, bo niestety jakoś tak dużo ich obecnie nie mam. No ale oczywiście prochu mam w bólu. Tylko musiałbym tak właściwie zrobić trochę większą farmę tej trzciny cukrowej, ponieważ jest trochę mała, więc też to zrobię na pewno zaraz. No i słuchajcie, tak naprawdę tak jak teraz sobie kraftuję te wszystkie fajerwerki, to powiem wam, że zaglądajcie czasem, nie, do tych opisów, w sensie nie opisów, tylko jak to się nazywa, do postów, przypomniało mi się, do postów zaglądacie, bo ja czasem daję tam fajne ankiety, na które możecie zagłosować i myślę, że właśnie po wrzuceniu tego odcinka oczywiście też się pojawi jakaś tam szybka ankieta i będziecie mogli zagłosować, co będę robił w następnym odcinku. I postarajcie się, żeby to było całkiem szybko. Jak teraz właśnie to oglądacie, to teraz sobie odpalcie to i zagłosujcie, ponieważ na pewno pomoże mi to w dalszych odcinkach, żebym wiedział, co oczywiście robić, nie? Więc tam dam kilka propozycji, na które będziecie mogli zagłosować. No słuchajcie, stwierdziłem, że w 10 odcinku po prostu najlepiej będzie zrobić tylko i wyłącznie podstawę tego, a samą kopułę będziemy robić już w innych odcinkach. Więc nazbierałem trochę żwiru i trochę piachu na oczywiście samą tą podstawę, taką tubę, taki cylinder po prostu, który będzie taką podstawą tej całej farmy. No i problem jest to, że do zrobienia cementu potrzeba oczywiście też barwnika. A ja chcę, żeby to było zielone, więc trzeba by było najpierw też znaleźć ten zielony barwnik, który pozyskuje się z kaktusów, których nie mam, więc będę musiał je niestety poszukać. I oczywiście zielony, jasnozielony konkretnie barwnik kraftuje się z jeszcze na dodatek bone meal, no ale to już oczywiście nie będzie problem, więc ja szukam pustyni i widzimy się zaraz, jak jakąś znajdę. O, proszę bardzo, Villager Outpost. Nawet cięcia nie było. A mamy Villager Outpost i prawdopodobnie, o, są tu aleje. Ciekawe, a nie wiem, czy tu nie powinno być golema. No, trochę mi przycina, bo... Ale dobrze wiedzieć, że tu jest Villager Outpost, to będzie można niedługo tutaj gdzieś w pobliżu zrobić jakąś farmę totemów. To też na pewno na plus. A ja szukam dalej. Kurde, proszę bardzo, diamenty. Widzę. I tak wleciałem sobie przez chwilę do kopalni. Ona jest tak naprawdę otwarta tutaj gdzieś. Ale tak sobie przelotem i patrzę, diamenty. I to nawet... O kurde, diamencików, nice, to się na pewno przyda. Powiem, że to się na pewno przyda, a tak to lecę dalej. I może trochę poszukam tutaj deszczu jaksików. Co prawda mam ich dużo chyba, chociaż nie wiem.
Ale na pewno się przydadzą. O, kolejne. Dosłownie nie minęło. Nie minęło nawet kilka sekund od momentu znalezienia ostatnich. O, i kolejne, kurde, dosłownie. Tam kolejne, tu pewnie jest tylko one vein niestety, tu pewnie też jest one vein. Bo tak dwa koło siebie to jest takim rzadko spotykane. O kurde, co jest ty? Ale to są one veiny, a nie, dobra. No i tam oczywiście kolejny. O, i tutaj. Proszę bardzo, kolejne diamenciki. Kurde, naprawdę, szukanie z elytrą diamentów jest takie łatwe. To jest już, nie wiem, mam 15 diamentów, nawet i to nie ten, bez wykopanej fortuny, więc pewnie pomnożą się gdzieś dwukrotnie. O, kolejne. Dobra, myślę, że czas wracać. O, są diamenty. Są diamenty, ale takie. Są bardzo rare. Rzadkie, więc... Więc na pewno się przydadzą. O kurde. O shit. Co się dzieje? Czemu tu jest tyle tych szkieletów? O, lodowce. To na pewno się przyda. Powiem. Bo będą pewnie jakieś lodostrady budowane albo inne rzeczy, nie wiem. Jeszcze się zobaczę, a tak to... Szukam całkowicie odwrotnego objomu, czyli pustyni. Kolejny outpost, wioska. Kurde, 150 kratka. Wysokie do góry. Tu jest najwyższy punkt. 163. Oho. Skulk. O, to się sobie przynajmniej naprawię tego. Powiem. No, elytrę. Kurde. Nie chcę mieć na razie do czynienia z tym potworkiem. Jak mam być cztery? Na szczęście ten shrieker nie chwyta. Znaczy ten skalk sensor nie chwyta shriekera. Inaczej to miałbym przewalone. Tak to musiałbym uciekać tak właściwie. Dobra, elytra do fula naprawiona. Mogę ją zakładać. I lecimy. Kurde, jaka wielka jaskinia. Ja tu widzę szwir, spada przed chwilą i woda. No ale dużo tego powiem, tutaj tych mineshaftów, kurde. W ogóle sam fakt, że jest bardzo dużo jaskini na świecie, to jest ten i takich ogromnych. Na przykład jak tutaj, o. Stąd da się dosłownie wycisnąć tyle diamentów. No tu jest na przykład diament. I to więcej nawet. O kurde, słuchajcie, ty. Ale znalazłem. Nawet nie chciałem, a znalazłem. I słuchajcie, przypadkowo filmik stanie się ciekawszy jeszcze. Ale kurde, nie wiem, czy ja chcę to odwiedzać, szczerze. Ja zapiszę sobie koordynaty, słuchajcie. Ale ja tego nie będę jeszcze odwiedzał. I zrobię po prostu w ankiecie, czy... Odwiedzić to w następnym odcinku, czy może dokańczać budowę farmy prochu, czy może robić farmę endu, czy nie wiem, co tam zobaczymy chcecie, ale naprawdę to już robi się ciekawe, bo odkryłem po prostu nową strukturę i tak naprawdę ta seria jest w sumie zrobiona po to, żeby to robić, więc w sumie wiecie co, na co głosować, w sensie no mi to obojętne w sumie na co głosujecie, ale no głosujcie w sumie według własnego uznania, więc ja lecę szukać dalej, a tak to koordynaty są wszystkie zapisane. O, tu kolejny jest?
Czy to jest to samo? Ja nie wiem właśnie. Dobra, to też zapisuję. To jak to jest, ja nie wiem. Ale dobra, super. To mamy co zwiedzać w następnym odcinku, więc... No więc tak naprawdę... No, wiecie co robić, nie? O kurde, ale fajne góry. Majestatyczne, powiem. Takie całkiem wysokie. Fajnie to wygląda, może nie wiem. Właśnie powiem tak, że szukam też trochę nowego miejsca na wasy, tak kręcąc się tutaj. I to miejsce wygląda całkiem ciekawie i nie powiem, żeby tu nie zbudować czegoś. Bo naprawdę okolica jest całkiem, no ciekawa. No jesteśmy w domu bez żadnych skutków wyprawy. Niestety, więc myślę, że teraz będziemy się poruszać gdzieś w tamtą stronę. Z nadzieją znalezienia pustyni, ale no... Powiem tak, że trudno ją znaleźć. 228 kratka. Tam nawet wyżej jest. Kurde, wysokie to jest, powiem. Dobra, nie wiem, słuchajcie. Szukam tej pustyni chyba... Pół godziny szukam tej pustyni, dosłownie pół godziny. Szukam tej pustyni i dosłownie nic nie ma. O, widzę, że to są te kwiatki, ale nie chcę mi się jakoś... Jakoś mi się nie chce tego zbierać, nie wiem. Nie przyda mi się tam, myślę, jak na razie. A tak to no kurde, nie ma w ogóle ani jednej pustyni. Przeleciałem chyba z kilka tysięcy kratek, no i nic nie ma, więc ja chyba będę wracał po prostu do domu. No bo no nic nie ma, a co to jest? To chyba nie jest pustynia, nie? Nie jest. O, monument nawet trafiłem. A pustyni nadal nie ma. Oho. Sawanna. A właśnie, powinien być ten, Armadillo. Tak w sumie na sawannie. Właśnie nie wiem, czy jest. Są? Nie ma. Nie wiem. Znaczy, to teoretycznie chyba już powinien być, chyba że nie ten. Bo gram obecnie nas na przecie tam 243, znaczy 20... Sam nie do końca wiem. 24A, coś takiego, 07W. Nie wiem, musiałbym zobaczyć, poczekajcie. To jest 24W, 07A, dokładnie. No, a tych Armadillo coś nie ma. Pancerników mam na myśli. Nie gadaj. Czy to jest to, czego szukam od kilku... No... Dobrych minut? No, tak mi się wydaje, że to jest to. Więc słuchajcie, znaleźliśmy w końcu pustynię, no ale ile? No 2000 kratek od domu, nawet więcej. No i tak musiałem przelecieć dookoła całą tą... O, dobra, nawet wioska, pustynia, dobra, kit. W końcu pustynia, jejku, słuchajcie. Tyle szukania, no właśnie z pół godziny, tak, nie 40 minut była wcześniej, jeszcze szukałem. No to, kurde, dobra, słuchajcie, no to ja ten... Pozyskałem w sumie to, co chciałem, czyli kaktusy. Na pewno zapiszę sobie koordynaty, zrobimy sobie jakieś połączenie z Derem. O, nawet Mesa jest, wow, no to git, myślę. No i dobra, no to ja wracam do domu chyba, z tymi kaktusami. Na pewno zrobić sobie trochę hodowli w domu. A tak to lecę, więc siemaneczko, w domu się widzimy. O, nawet mangrów, słuchajcie, nawet mangrów ją. Znaczy, no w sumie tak, no jest mangrów. I oczywiście będą tu żabki. No ale to nie na teraz, więc na pewno sobie zapiszę. No i dobra, jestem w domu. No, za mało tego wziąłem. Kurde, nie daj sobie na nieźle. Dobra, to są koordynaty, na które może się dostać w Netherze i zbudować portal, żeby dostać się do tej pustyni ponownie, bo nie chcę mi śledzić znowu tyle ukratek. No a teraz jest problem, skąd pozyskać tego obsydian, nie? Co prawda mogę zejść, mogę pójść do Endu, tak, ale mi się nie chce. A, dobra, tu mamy lawa pulkę. Tylko jak stąd wziąć wodę tu?
No nie mam wiaderka. No i dobra, że wiaderko mam. No i teraz wylewamy. No i kopiemy. Dobra, jesteśmy na pustyni. I trzeba pozyskać ten zielony kwiat. W sumie to roślinę. Oczywiście. Burza z piorunami. No i dobra. Już są pierwsze tak właściwie warowniki. Więc będę mógł craftować też pierwsze... No... konkrety. Wiadomo. No i dobra, no to bierzemy wszystkie... żwirki i piaski. Tutaj, no i robimy co, ile? Tyle, nie, na razie za dużo, dobra, myślę, że tak gdzieś 40 jak na razie z tego wystarczy i na pewno trochę więcej tych limonkowych, bo bardziej głównie z tego będzie zbudowana tuba taka, no, ten cylinder. Dobra, ja pójdę spać, aby burzy tej nie było ani deszczu i będziemy się zaraz zebrać za budowę. No i dobra, jak już tutaj jesteśmy, to myślę, że zacznę budowę od czegoś takiego. Czyli wypełnienia tych tutaj rogów, takich tych, no i myślę, że będę to jeszcze o jeden poziom na pewno podnosił. I pewnie jeszcze trzeba będzie dokopać żwiru i piachu. Ale tak to ten, więc to ja dojeżdżam tutaj ten okrąg, będę go raczej nawadniał i będę jeszcze leciał niżej. Więc tak, jak już tutaj jest w sumie wszystko zrobione u góry, to teraz chciałbym zacząć robić tą prowizoryczną wyspę, którą chciałem już wcześniej zrobić, tylko nie wiem właśnie jakiej wielkości ona miałaby być. Myślę, że jeszcze trochę większa. Dobra. Okrąg jest jako tako zrobiony. Tylko musiałbym podlecieć do góry i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Aha, czyli takie coś. No dobra, jeszcze raz. No dobra, nie jest źle, nie jest źle, powiem. Nie jest źle. No to myślę, że możemy to jeszcze właśnie podnieść. Tak gdzieś o jeden w górę i leczyć taką sekwencją. O, no już to wygląda trochę lepiej, obiera to jakiś kształt. No i dobra, myślę, że jest git. No, a ja idę spać, bo noc się robi. Kolejny kurs po Dirto. No i dobra, zrobiłem kopię tego okręgu, który znajduje się na górze i teraz wystarczy wyściutko wypełnić. No i dobra, wszystko gotowe i teraz wystarczy tylko tutaj. Aha, bo to jest tak, czyli tak, tak, dobra, to sobie zrobię, coś się zaraz widzimy. W sumie mogę tak robić nawet, ale to jest trochę... Aha, no i skończył mi się cement, więc trzeba będzie lecieć po więcej. No i oczywiście bierzemy trawę, żeby tam trochę się rozrosło tego, a wezmę nawet trochę więcej, bo na pewno się przyda. W różnych miejscach posieje to od razu urośnie szybciej. No i dobra, zabetonowałem sobie trochę tych klocków, więc zróbmy sobie takie trochę wejście z tego. Jakoś tak, myślę, polecimy chociaż trochę za nisko, coś w tym stylu, cyk, cyk. Myślę, że to będzie fajne wejście. No i ja lecę po dostawę cementu. No dobra, zaczynam, powiem, to jakoś wyglądać. Ale niestety skończył mi się żwir i ten, i piach, więc na pewno jeszcze sobie wyłożę tutaj trawą wszystko. Właściwie ziemia, a potem porosnę trawą. Jeszcze trochę zabrakło, więc... Wracam się po cement. Dobra, słuchajcie.
Wygląda to tak. Zabrakło mi dwóch dosłownie, ale to nie problem, dlatego że będę jeszcze podmieniał ten zielony beton na to, więc na przykład zrobimy coś takiego. Wezmę tak, tak i... O, tak. I to sobie pozyskam właśnie dzięki temu trochę jeszcze tego cementu. No i to będzie jakoś tak fajnie wyglądało. No, dawaj, postaw się. No i dobra, to ja tu sobie pozostawiam. No i dobra, myślę, że możemy, słuchajcie, zalewać już mniej więcej to. Więc ja biorę wiadro w rękę i zalewam. Ojejku, jak mnie to przestraszyło, ty kurde, a te jeszcze creepery. Jakby mi taki na bombę wybuchł, a ja nie mam po temu. To by dupa była. Dobra. I dobra, myślę, że to wszystko uwodniłem, tak jak powinno być, tylko trochę tych creeperów tu się narespiło, więc ja chyba będę leciał teraz do domu. Dobra, no fajnie to wygląda. Okej, lecimy. No i dobra. Wszystko chyba jest skończone, tak dosłownie już wszystko, o właśnie jeszcze tutaj, tylko ten shulker, no i dobra, zobaczmy sobie jak to wygląda, całkiem ciekawie powiem, całkiem ciekawie, no i dobra, no i tu będzie taka kopułka na górze, tylko że to już nie dzisiaj oczywiście, bo, znaczy no nie w tym odcinku, bo no to już trochę długo to wszystko trwa, no i tak, no i to chyba będzie wszystko, więc co? Słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawię sobie prawdopodobnie tutaj w tej całej awczarce tam na górze kompa na jakiś tam czas. No i będzie jakoś się to zbierało. Myślę, że wnętrze też będziemy robić, więc generalnie będziecie mieć pewnie do wyboru dalsze robienie tej farmy w kolejnym odcinku. Myślę, że to raczej nie będzie jakieś popularne. Albo też oczywiście jakąś tam farmę Endermanów, czy chociażby właśnie eksplorowanie tych Trial Chambersów, tak to się tak chyba nazywa, które znaleźliśmy dzisiaj na odcinku, więc tak, przypominam wam, żebyście zajrzeli do ankiety, zostawili łapeczkę, subskrybersa, no i oczywiście jakiś komentarzyk, no dotyczący tej farmy, chociażby pod poprzednim odcinkiem mogliście też zachęcam do zerknięcia, aby napisać słowo klucz, bo jeszcze macie czas do tak właściwie następnego odcinka, bo już następny będę wszystko wpisywał. No dobra, no tak, tutaj trzeba będzie wszystko oświetlić i ja będę nawczył, więc to, pa, widzimy się w następnym odcinku.